Ksiądz Jan Twardowski. Nowe patyki i patyczki zebrała i opracowała Aleksandra Iwanowska. Czyta Aleksander Machalica. O znaku krzyża Chciałbym opowiedzieć, kto i co przypomina mi się, kiedy rysuję na sobie znak krzyża, mówiąc w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Najpierw przypominają mi się Wasze Mamusie i moja też. Przecież ona pierwsza uczyła mnie tego znaku, gimnastykowała moją rękę, którą teraz podnoszę najświętszy sakrament. Komenderowała: Na lewo, na prawo dotykaj czoła, a nie nosa serca, a nie blaszanego guzika ramion, a nie szelek mówiła jeszcze że dziewczynka przechodząc przed krzyżem przydrożnym w czasie wakacji powinna się przeżegnać, a chłopiec zdjąć czapkę. Tak mi się jednak zdarzyło, że przechodziłem kiedyś w lipcu koło wiejskiego, wysokiego krzyża. Wiatr zerwał mi czapkę pełną upału wprost do stawu, na którym białe i żółte grążele Chowały kwiaty pod wodę. Zanim wyłowiłem czapkę kijem do poprawiania rolety, a trwało to wyławianie bardzo długo, bo stale przeszkadzała sinozielona trzcina, babka wodna i czołgający się tatarak o trójbocznej czerwonej u podstawy łodydze. Przechodząc przed wiejskim krzyżem, rysowałem na sobie znak Krzyża Świętego. Tak jak ta dziewczynka. Jak często teraz, kiedy przyjdzie się żegnać, choćby już opadły ostatnie liście, a powietrze pachniało bliskim śniegiem, staje mi w oczach ten stary wiejski krzyż z czasów szkolnych. Czerwony motyl dotykał ran pana Jezusa. Opodal trzy grzyby pachniały już wigilią. To, co było dawno, najlepiej się pamięta. Poza tym, w dniu, kiedy zostałem księdzem i nie jadłem obiadu ze wzruszenia, choć podano mi zsiadłe mleko z kartoflami, nie mogłem się nawet porządnie przeżegnać, bo trzymałem stale w rękach pół tysiąca obrazków do rozdawania. Wtedy sama mamusia mnie przeżegnała w imię ojca i syna i ducha świętego. Czasem kreślisz znak krzyża, byle jak, łapu-capu, jakbyś wojsko owadzie odganiał. A ja nie potrafię tak szybko, bo przecież tyle mi się przypomina. O czuwaniu. Dzieci czekają na świętego Mikołaja z plecionym koszykiem, w którym przynosi prezenty. W podobnym koszyku płynął po Nilu Mojżesz. Znalazła go córka faraona, wyjęła go z koszyka i zawołała: Mojżesz! Z koszyka świętego Mikołaja nie będą sterczały. Mojżesza Bosepięty, tylko będą się uśmiechały do wszystkich prezenty. Jak mamy oczekiwać na święta Bożego Narodzenia? Trzeba czuwać. Co to znaczy, czuwać? Pewna dziewczynka mówiła, że czuwać to nie spać. Czuwała. I nie spała, z boku na bok się przewracała. Kołdrę na ziemię zrzucała, dziadka denerwowała, bo trzeba spać. Kto nie jest wyspany, chodzi jak pantofel przydeptany. Czuwać, to uważać, pamiętać i czekać. Czuwa ten, kto pamięta żeby rano i wieczorem odmówić pacierz. Kto czuwa, pamięta o mszy świętej w niedzielę, o lekcji religii. Kto czuwa, ten uważa, żeby nie kłamać, nie trzaskać drzwiami, żeby w jego życiu nie było niczego niedobrego. Kto czuwa, Czeka nie tylko na świętego Mikołaja, ale i na świętego Antoniego, który kluczyki odnajduje, i na świętego Floriana, który od pożaru ratuje. Nie czeka tylko na prezenty, ale stara się, by mamusi i tatusiowi przynieść prezent od siebie. Przede wszystkim jednak czuwa ten, kto czeka na spotkanie z Panem Jezusem. O Mojżeszu, córka władcy faraona woła smutno i wesoło, że w koszyku krytym smołą płacze dzieciak z pupką gołą. O świętym Mikołaju. Święty Mikołaj jest teraz niewidzialny, jak Pan Bóg w niebie, blisko Matki Bożej, bo jej stale Boże Narodzenie przypomina. Kiedy jednak chodził po ziemi, miał wąsy, brodę, płaszcz i wysoką czapę. Starsi dlatego przebierają się za świętego Mikołaja, żeby chociaż przez chwilę wyglądać jak on. Jest dobry, sympatyczny. Kochają go i cieszą się nim wszyscy po kolei. Choć taki stary nie leży ciągle w łóżku, nie siedzi w klubowym fotelu jak mumia egipska, biega po mrozie jak pingwi. Surowy dla siebie samego, dla innych łagodny. Nie tupie na nikogo, nie grozi. O leniuchom się dostanie, Będą codzień jedli w piekle twarde kluchy na śniadanie. Cały rok czeka na jeden tylko dzień, Żeby się pokazać. Taki jest cierpliwy. Tymczasem dziecko się denerwuje, kiedy musi czekać. Kiedy dziecko długo czeka, zaraz się jak indor wścieka, potem robi straszne miny, jak mamusia w sklepie mięsnym, kiedy nie ma już wędliny. Święty Mikołaj, chociaż zmarznięty, uśmiecha się. Tymczasem, gdy dziecko zmarznie, to urządza awantury, że w rajstopach same dziury. Chociaż wędruje sam jeden, chce być dla wszystkich. I dla babci, i dla dziadka, dla stryjenki i dla ciotek, dla uczonych i idiotek, dla biskupa i murzynki, dla chłopaka i dziewczynki. Dla zdechlaka i żołnierza, co wyostrzył się na jeża. I dlatego, co rozmyślał od pacierza do pacierza, aż mu zjedli schab z talerza. Pewnego razu czekano na świętego Mikołaja. Ktoś podszedł do okna, uchylił je, bo chciał go szybciej zobaczyć. Jeszcze na podwórku, ale uciekł jak oparzony od zimna. Długo nie pojawiał się święty Mikołaj, aż wreszcie przyszedł. Usiadł na krześle. Wszyscy skakali koło niego, śpiewali, ale święty Mikołaj był dziwnie nieswój. Okazało się, że nie miał już prezentów. Wszystkie oddał innym dzieciom i dorosłym. Tajemniczy jak kot, którego znamy od czasów faraona, ale nigdy nie wiemy o czym myśli. Spojrzał do worka jak do oklapniętej opony, z której uciekło powietrze. Zaczął szukać w kieszeniach zimowego palta, ale znalazł tylko guzik od spodni. Wszyscy się dziwili, że nie ma prezentów. Szkoda. Znowu obudziła się nadzieja, kiedy zbliżył się do tatusia i zaczął mu szeptać do ucha może o tym, gdzie ma schowane prezenty. Niestety, prosił o pieniądze na bilet tramwajowy, bo porozdawał wszystko, co miał. Co robić? może go pocieszyć pogłaskać po zmartwionej głowie i powiedzieć dobry święty Mikołaju pewnie kryzys także w raju tymczasem mamusia zawołała słuchajcie święty Mikołaj dawno umarł rozdał ostatnie prezenty i poszedł do nieba nauczył nas Dawać. Jeszcze o świętym Mikołaju. Kiedy jako ksiądz mieszkałem na wsi przy kościele, pewnego mroźnego dnia ze śniegiem, przyszła do mojego mieszkania jedna z wiejskich mamuś. Miała twarz czerwoną od zimna. Proszę, księdza, mam prośbę. Niech się ksiądz przebierze za świętego Mikołaja i przyjdzie do gąsina, do mojej chorej córki Agaty. Nikt nie może jej wyleczyć, ani lekarz z Warszawy, ani z konotopy. Nic jej nie pomaga, ani lekarstwo tanie, ani drogie. Nic nie chce jeść. Dzisiaj mówiłam jej o świętach Bożego Narodzenia, o choince, o tym, że to już niedługo. I wtedy powiedziała: Jak przyjdzie do mnie święty Mikołaj, to zjem jajko na miękko. Nie mogę się przebrać za świętego Mikołaja odpowiedziałem. Nie mam w mieszkaniu wąsów, brody i kleju, nie mam lustra, a w małym lusterku nie zobaczę nawet, w którym miejscu brodę przykleić nie mam kożucha zresztą nie wypada żeby ksiądz się przebierał niech się przebierze któryś z sąsiadów agata jest bardzo uważna odpowiedziała matka gdyby się na przykład przebrał jan kobyłecki od razu by się domyśliła przestaliśmy mówić i przez chwilę było tak cicho jak w czasie klasów Cóż robić, proszę pani? Po prostu pojadę tak jak jestem, bez brody i wąsów, i opowiem jej o świętym Mikołaju. Mamusia nie bardzo była zadowolona, ale się zgodziła. Pojechaliśmy saniami. Wrony, które latem niechętnie idą do wody, teraz kąpały się w śniegu. W gąsinie nikt na mnie nie zwrócił uwagi, bo studnia zamarzła i ludzie rozbijali lód drągami. Wszedłem do małego domu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, powiedziałem. Ale chora milczała. Nie uczyła się religii. Umiała tylko ojcze nasz do połowy. Kiedy mnie zobaczyła, Wyciągnęła ręce i zawołała: Święty Mikołaj! Pewnie w gorączce wydawało się jej, że mam wysoką czapkę, wąsy i brodę. Przyszedłeś z nieba, powiedziała, bo do świętego mówi się ty. Usiadłem na krześle i tłumaczyłem. Cale nie z nieba, tylko z sąsiedniej wsi. Śnieg leży na dachu mojego domu i teraz może gawron po nim chodzi. Ale ty jesteś święty. Przypomniałem sobie wszystkie moje grzechy i tak się zaczerwieniłem, jakby mróz zaczął szczypać. Wcale nie jestem święty. Przyjechałem, bo dowiedziałem się, że jesteś chora. Przecież ty gwiazdę trzymasz w ręku. To tylko rękawiczka. Jaką masz piękną brodę! wołała i uczyniła ręką gest, który wyraża zachwyt. Nie mam brody, broniłem się, a o brodzie każdej wiem to, że jest o wiele lat młodsza od włosów na głowie. Dlatego niektórym włosy z głowy uciekają, ale broda zostaje. Przez chwilę była cisza. Przypomniałem sobie, jak do pewnego wiejskiego kościoła przyjechał ksiądz z Francji. W drodze do Warszawy popsuł mu się samochód, więc zatrzymał się. Ponieważ uczył się od dawna języka polskiego, odprawił mszę świętą po polsku. Wszyscy byli zachwyceni, bo mówił wyraźnie. I zrobił tylko trzy błędy. Zamiast „Oto baranek Boży”, powiedział „Oto owiec Boży”. Zamiast „Dzieciątko Boże”, „Dziewczątko Boże”. A na zakończenie zapytał, kiedy mogę jeszcze raz mszyć? Mama odmawia ze mną stale pacierz, przerwała Agata. Ale Pan Bóg umie te wszystkie pacierze już dawno na pamięć. Zamiast powtarzać to samo, jak wyzdrowieje, fiknę koziołka, żeby się ucieszył. Potem zaczęła pytać, a dziecko zadaje 437 pytań w ciągu jednego dnia. Wreszcie opowiadałem jej o świętym Mikołaju, o tym, jak podrzucał dzieciom podarunki przez otwarte okno. Potem mówiliśmy o gąsinie i o gęsiach, które mają niewidoczne uszy, a świetnie słyszą i wszystko widzą, chociaż mają oczy z boku, o domu dróżnika, który ma okna z każdej strony, żeby pociąg zobaczyć. Agata uśmiechała się, zaczęła klaskać w ręce. Poczuła się lepiej i nagle dostała takiego apetytu, że zjadła dwa jajka na miękko, a potem powiedziała, że lepiej bym zrobił, gdybym był jej tatusiem. Kiedy wracałem do domu, zrobiło się ciemno. Jedną rękawiczkę przez nieuwagę zostawiłem u Agaty, ale wstydziłem się wracać, bo powiedziałaby że ksiądz gapa. Zmarzły mi cztery palce, wskazujący, środkowy, serdeczny i mały. Sanie się popsuły, więc szedłem na piechotę jak niedźwiedź. Śnieg mazał mi się po twarzy i nie wiadomo dlaczego zacząłem się cieszyć, że jest różnica między kroplą wody Auzon. zima uczy nowych słów ilu nowych słów można nauczyć się zimą na sweter wciąga się sweter z kominem na nos zakładamy gogle byle szczelne żeby się nie zamgliły oczywiście potrzebne są ocieplacz. Buty San Marco, narty Rossignol związaniami Tyroli i jeszcze skistopery, żeby narta nie uciekła. Sanki bobsleje, albo nartosanie. i już jazda na śledzia, albo na koguta. Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia? Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia? Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie? Dlaczego śpiewamy kolędy? Dlatego, żeby się uczyć miłości do Pana Jezusa. Dlatego, żeby podawać sobie ręce. Dlatego, żeby się uśmiechać do siebie. Dlatego, żeby sobie przebaczać. Żeby każda czarodziejka po trzydziestu latach nie stawała się czarownicą. O opłatku. Jak wygląda wigilijny opłatek? Cieniutki, cichy, biały jak śnieg. Czasem pachnie choinką, ale nie zawsze. Kiedy się go połamie, zapach zostaje jeszcze na talerzyku jak zapach suszonych kwiatów na bibule. Pewna dziewczynka potrafiła odróżniać dwadzieścia tysięcy zapachów. Umiała rozpoznać po zapachu olejek kamforowy i olejek goździkowy. Wiedziała, że inaczej pachnie pomarańcza cała, a inaczej rozcięta. Tłumaczyła, że trzeba poznać najpierw zapach bliskich kwiatów, żeby określić zapach dalekich. Otóż ta dziewczynka powiedziała kiedyś, że opłatek pachnie najprościej, jak chleb. Nieraz na opłatku wytłoczone są święte obrazki, nieraz jest goły, ale przepasany wstążką z gwiazdą. W czasie wigilii opłatek jest najważniejszy i zawsze pierwszy. Dopóki się nie podzielimy opłatkiem, nie można skosztować czerwonego barszczu z uszkami, czarnego maku, brązowych orzechów i srebrnych ryb. Nawet nie wypada śpiewać kolęd. Jak wygląda chwila dzielenia się opłatkiem? Trudno to wszystko opowiedzieć. Nikt nie siedzi nawet dziadek staje na baczność, jak przed generałem. Mamusia bierze z talerzyka opłatek, łamie i rozdaje. Boże, kochany, co się dzieje? Co się zaczyna wyprawiać? Tak, jakby gwiazda najdalsza przyleciała i stanęła w lufciku, jak oswojony ptak. Ciocia, która stale gniewała się na wujka i trzaskała przed nim drzwiami jak źrebak kopytami, bierze go w ramiona i całuje w policzek. Ktoś się uśmiecha. Ktoś zaczyna beczeć jak osioł w stajni. Trochę się wstydzi, więc chowa twarz do kamizelki. Płacze wprost na szelki. Narzeczony miał powiedzieć kocham ale zaczął się jąkać ze wzruszenia i krzyczeć ko, 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 jakby chciał jajko znieść. Podobny do klarnetu, który spośród dętych instrumentów potrafi najlepiej spotęgować i uciszyć dźwięk. Nawet owczarek szkocki, tak zwany coli, który wsadzał do lodówki swój pysk marzycielski i zarazem bystry, z właściwym sobie sposobem podnoszenia uszu usiadł poważnie, jakby pozował do rodzinnego portretu. Ktoś popatrzył komuś w niebieskie oczy. Ktoś szepce do ucha: Już nie będę gubił rękawiczek. Mamusia nic już nie mówi, tylko myśli: ten będzie inżynierem, tamta lekarką. A ja niech tylko dobrą zostanę. Wszyscy płaczą i są szczęśliwi, bo jest zawsze taka mądra łza, która umie się pomieścić w szczęściu, nawet gorzka i zielona. Po spożyciu połamanego opłatka zostaje talerzyk. Trochę na nim igieł wprost z choinki, blask zimnego ognia. I wszyscy, którzy szukali bardzo wysokiej gwiazdy na najwyższym niebie, nawet nie spostrzegli, że w świętym wzruszeniu spotkali się z łaską Pana Jezusa przy zwykłym stole, na którym tyle razy Mamusia. Stawia zupę pomidorową. Choćby śnieg padał na bakier z ciemnej chmury. O trzech królach. Pewnego dnia odwiedziłem chorą dziewczynkę. Czuła się już lepiej. Siedząc na łóżku, oparła na zielonej kołdrze szufladkę wyjętą z biurka. Wywróciła do góry dnem i ustawiała na niej szopkę. Szukając figurek powycinanych z papieru, płaskich, pomalowanych po jednej stronie. Szopka miała trzy wejścia osobne dla zwierząt, dla pasterzy i królów. Zacząłem pomagać przy ustawianiu, ale myliłem się. Wciąż osioł chciał przejść przez królewską furtkę. I wciąż któryś król czekał w kolejce razem z osłami. W pewnej chwili, kiedy trzymałem w ręku wyciętego z papieru bladego anioła, aby go ustawić na dachu szopki, zobaczyłem nad łóżkiem dziewczynki obraz. Zdziwiłem się: Trzej królowie z darami dla Małego Jezusa. Prawdomówni jak sumienie. Zwykle nad łóżkiem dziecka wisi obrazek Matki Bożej, anioła Stróża albo pamiątka Pierwszej Komunii Świętej. Nagle nad zieloną kołdrą, gromadą powycinanych z papieru zwierząt, ludzi i aniołów, trzej królowie. Ogromnie mi się głupio zrobiło, że tak rzadko nad łóżkami dzieci spotykamy takie obrazy. Czytałem, że trzej królowie po latach przyjęli chrzest, zostali świętymi, po śmierci ciała ich pochowano w kolońskiej katedrze. Czy modlimy się do nich? Przecież mają pełne ręce darów i sami z nimi przybywają. Teraz podam trzy wiersze dla każdego z trzech królów po jednym. Wiersz do pierwszego króla. Królu, coś przywiózł złoto dla Jezusa i najświętszej matki. Gdy mojej mamusi zabraknie na wydatki, o betlejemski królu mój z pieniądzem zawsze przy nas stój. O co mamy się do Niego modlić? O pieniądze. Wiersz do drugiego króla. Królu żywicą pachnący, przed Bogiem leżący plackiem, niech płonę jak lipiec gorący. O co mamy się do Niego modlić? Oto, żeby nasze serce płonęło jak kadzidło z miłości dla Pana Jezusa. Teraz wiersz do trzeciego króla. Królu, który przywiozłeś mirrę, lecznicze drogie zioła, spraw, żeby nie było anginy, grypy, kaszlu, chrypki. Żeby tatuś był mocny jak wieloryb My z mamusią, jak zdrowe rybki. Strzeż gardła, ucha, brzucha mojego. Broń od lekarstwa paskudnego. Bez termometru przy mnie stój. Chcę biec na łyżwy, królu mój. O którym królu mowa? O tym, który przywiózł do Betlejem lecznicze zioła, mirrę. Módlmy się do Niego o zdrowie. Mądrzy królowie słusznie nazywają ich mędrcami. Wiedzieli, gdzie dać nie w hałaśliwym mieście, ale w cichym Betlejem. Wiedzieli, w jaki sposób dać nie oddawać na bagaż, ale przynieść osobiście. Wiedzieli, kiedy dać? W kilka godzin po ich przyjeździe pojawił się Anioł świętemu Józefowi i powiedział: Uciekaj z Matką Najświętszą i Jezusem do Egiptu. Wiedzieli, że dary trzeba przynieść, aby się przydały na długi pobyt w obcym kraju. Dary opatrzności Bożej. Czasem przychodzą punktualnie na pięć minut przed dwunastą. Mamusia. Święty Józef załamał ręce. Denerwują się w niebie święci. Teraz idą już nie trzej mędrcy, lecz uczeni, doktorzy, docenci teraz wszystko całkiem inaczej to co stare odeszło minęło zamiast złota niosą dolary zamiast kadzidła komputer zamiast mirry wideo ach te czasy myśli pan Jezus nawet gwiazda trochę zwariowała ale nic się już nie zawali bo wciąż mamusia ta sama.